Vera rebus vocabula restituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich naszych stałych widzów, tych, którzy trafili tutaj przez przypadek i tych, którzy zaglądają od czasu do czasu. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej, że nasze materiały Wam się podobają, że oglądacie chętnie to, co jest u nas na kanale, no i że będziecie oglądać też to, co będzie zamieszczane w przyszłości. Więc zachęcam do wciskania kciuków w górę, do włączenia subskrypcji, dzwoneczka powiadomień i do zaglądania co jakiś czas, bo być może YouTube Was na przykład o czymś nie poinformuje, więc sprawdzajcie sami, nie dajcie się wykiwać. Ten materiał będzie stanowił odpowiedź, czy też może bardziej przedstawienie mojej refleksji, moich spostrzeżeń po materiale, jaki ukazał się na kanale pana Dawida Mysiora 19 lipca 2021 roku. Dlaczego ukazuje się ten materiał dopiero we wrześniu, skoro tamto nagranie było w lipcu? Prosta odpowiedź, nie miałem czasu. Mam tak dużo obowiązków, że po prostu nie było kiedy zabrać się za to nagranie, a bardzo chciałem skomentować to, co pan Dawid Mysior powiedział, ponieważ jestem tym niezwykle zbudowany, pozytywnie zaskoczony i chciałbym mu też udzielić trochę wsparcia. Pierwsza rzecz to to, że pan Dawid Mysior wypowiadał się z wielką powściągliwością, a jednocześnie odwagą i uczciwością. Pomimo tego, że nie przychodziło mu to wcale tak łatwo, bo widać było, że zastanawia się, czy pewne rzeczy powiedzieć, czy też nie, a mówił o rzeczach dla siebie bardzo osobistych, dla jego duszy, prawda, takich delikatnych i tak dalej, o jakichś swoich odkryciach mówił, spostrzeżeniach takich najbardziej intymnych, no i ważył te słowa i dobrze było widzieć kogoś, kto jest człowiekiem rozumnym, kto się zastanawia nad tym, co mówi, nie kieruje się instynktami, uczuciami i tak dalej, tylko kieruje się rozumem, tym, co sam powiedział o swoich spostrzeżeniach, że one są formą rozumowego przylgnięcia do tej rzeczywistości, którą odkrył. Nie chodzi o uczucia, a o zdrowy rozsądek. I to jest bardzo budujące, to cieszy, bo dzisiaj to jest rzadkość. Więc miło zobaczyć kogoś, posłuchać, kto tak podchodzi do sprawy. Cieszy mnie to, że nie jestem sam, jako człowiek komentujący w internecie pewne sprawy z perspektywy katolickiej, czy odnoszący się głównie do spraw wiary, do spraw Kościoła katolickiego, starając się robić to maksymalnie w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego, o właśnie ten rozum, zdrowy rozsądek, o magisterium, o to, co mówią kapłani katolicy, i chciałbym, żeby tak to pozostało. Nie chciałbym kierować się uczuciami, coś mi wpadło do głowy, lecę, robię, tylko chciałbym właśnie, żeby to było robione w ten sposób. I wiem, że niewielu jest takich ludzi w internecie. Znałem jednego gościa, który nagrywał coś takiego, ale zrezygnował, nie prowadzi dalej kanału. Serdecznie go pozdrawiam z tego miejsca. Jeżeli to ogląda, to pewnie wie, że chodzi o niego. No i niewielu takich znam, którzy coś takiego prowadzą, więc miło powitać w tym gronie pana Dawida Mysiora. I to nie znaczy, że on robi to od wczoraj, a ja dzień po nazajutrz mu dziękuję, tylko robi to dłuższy czas, a ja po prostu o jego istnieniu nie wiedziałem. I dopiero po tym nagraniu natrafiłem na jego kanał. Tam wcześniej słyszałem, ale nic nie oglądałem, ale trafiłem, mówię, w tym sensie, że wszedłem, zobaczyłem, obejrzałem i mówię, o, to jest coś wartościowego. W tym sensie mówię, że trafiłem na jego kanał. Miło też poinformować, że nie jest on charyzmatykiem, że raczej nie wchodzi w nurty właśnie jakichś takich uczuciowych egzaltacji, wariactw protestancko-zielonoświątkowych i tak dalej, tylko podchodzi do kwestii wiary w oparciu o rozum i magisterium Kościoła, co mnie bardzo cieszy. Dalej. Piękne było to w jego postawie, bardzo budujące, że przyznał się do błędu, że wcześniej był raczej krytyczny wobec mszy świętej, że używał argumentów, które dzisiaj dla niego są w zasadzie bez znaczenia i takich, które używają wszyscy, bądź też są po prostu popularne w tym zakresie, a tutaj potrafił się do tego przyznać, stwierdzić, że to było jednak płytkie, że to było niedostatecznie uzasadnione. Ja wcześniejszych materiałów jego, tak jak mówię, nie oglądałem, więc nie wiem, czy on
wyrażał się bardzo zjadliwie, czy bardzo kpił, czy nie wiem, nabijał się, żartował sobie, czy może podchodził jakoś bardziej patrząc na kwestie tradycjonalistów, czy katolików po prostu przywiązanych do mszy świętej łacińskiej, do katolickiej ortodoksji w sposób pogardliwy, z wyższością. Nie wiem tego, nie widziałem tego. Ale skoro on sam się do tego przyznaje, znaczy, że coś tam było na rzeczy i cieszę się, że potrafi tutaj przyznać się do błędu. Oglądając ten materiał pana Dawida Myśora, myślałem o tych wszystkich ludziach, którzy w minionych wiekach dokonywali konwersji na katolicyzm. Patrzyłem na to i się tak zastanawiałem właśnie, co innego, czy coś może podobnego przyświecało tym ludziom, którzy będąc wyznawcami fałszywych religii przechodzili na wiarę katolicką poprzez zetknięcie się z katolicką mszą świętą. Na przykład ojciec Frederick William Faber, polecam jego książkę Postęp duszy, wydawnictwa Pardwa, kapitalna rzecz, naprawdę dobra, dostępna w księgarni Tedeum. Tutaj mała reklama, darujcie mi, zaraz po niej będę wracał do tej oceny, do wyrażenia moich refleksji na temat tego nagrania pana Dawida Myśora, a teraz kilka sekund reklamy. Mam nadzieję, że mnie za to nie znienawidzicie. Proszę bardzo. Można nas odwiedzić. Garncarska 32, Warszawa. Albo po prostu wejść. www.tedeum.pl. No i jesteśmy po reklamie. Wracamy do tego komentarza mojego. Chętnie podjąłbym jakąś dyskusję z panem Dawidem Myśorem na jakiś wspólny temat, niekoniecznie na taki, który się zgadzamy, żebyśmy tam się wzajemnie nie poklepywali po ramieniu, ale myślę, że to mogłaby być bardzo dobra dyskusja. Pan Dawid Myśor mówi, że jacyś widzowie przestaną oglądać mój kanał i miał taką obawę. No to może na pocieszenie, może nie jest to jakieś wielkie pocieszenie, może nawet jest to pewna tragedia, nieszczęście, ale ja chyba go zacznę oglądać, więc jeżeli może to być formą podbudowania go, czy wyrażenia jakiegoś wsparcia, solidarności z nim z powodu tego, że iluś tam widzów się obraziło, odeszło, bo powiedział, że pokochał mszę trydencką, że płakał jak na niej był, że to jest właśnie to, no to ja zapowiadam, że będę czasami pana Dawida Myśora oglądał. Tak jak mówię, czasu wiele nie mam, ale jak znajdę trochę, to na pewno zajrzę, obejrzę. Uważam, że doszedł pan do głębokich wniosków i te refleksje są naprawdę odkrywcze, niektóre. Pewne rzeczy dla mnie, właśnie takie nowe spojrzenie, czy też pewne rzeczy nowe, chociaż w zasadzie tym tematem zajmuję się już dłuższy czas i fajnie po prostu kogoś usłyszeć, kto ma coś do powiedzenia, a nie jest to tylko oparte właśnie na uczuciach, czy też ograniczone do jakichś ogólnych stwierdzeń, takich potakiwań, tylko też jest tam troszeczkę tego więcej, jest tam coś ciekawszego. To, co pan powiedział, że trzeba odbudować święte oficjum. Oj, tutaj muszę przyznać, że sam o takich rzeczach już dawno przebąkiwałem wśród grona znajomych z tradycji. Mówiłem o indeksie ksiąg zakazanych, że to jest rzecz pożyteczna, dlaczego i tak dalej. No i powiem szczerze, że jak pan to powiedział, to za to też dziękuję, za te słowa, bo nie czuję się już jak odludek, jak wariat, kiedy mówię o takich rzeczach, tylko widzę, że ktoś inny może też dojść do podobnych wniosków i to mnie bardzo cieszy. Więc cieszy mnie już kilka rzeczy. To i to, i to, i to. I sami państwo widzicie, co mnie cieszy i tego jest coraz więcej, więc bardzo, bardzo taki, można powiedzieć, serdeczny komentarz, opinia, ocena tego, co tam mogłem obejrzeć w tym nagraniu, za co serdecznie dziękuję. Widzę też dużo autentyczności w tym wszystkim. Mówię tutaj o mowie ciała, o sposobie, w jaki zostały te wszystkie rzeczy zakomunikowane, przedstawione. Mam nadzieję, że to jest prawdziwa, głęboka przemiana i nie minie za kilka miesięcy, jak już opadnie ten tuman
neofickiego nawrócenia. Czasami jest to pierwsze, to potężniejsze, które już później nie wraca. Czasami są to kilka kolejnych tych nawróceń pojawiających się po jakimś czasie. Nie wiem, które to jest z nich, bo jeżeli był Pan zawsze wierzący, tego nie wiem, bo nie śledziłem wcześniej Pana działalności. Kiedyś widzieliśmy się raz na Marszu Niepodległości, ale wówczas jeszcze nie wiedziałem, że Pan to Pan. Skądś tam kojarzyłem, a Pan nie wiedział, że ja to ja. I tak stanęliśmy koło siebie, spojrzeliśmy się na siebie, pamiętam bardzo dokładnie, przy PKP Warszawa Śródmieście. No i poszliśmy w sumie każdy w swoją stronę. Także mieliśmy kiedyś okazję się już widzieć. W każdym razie, już chyba zgubiłem wątek, ale to nieważne. Tak jak mówię, chciałem tylko odnieść się tutaj do tego materiału, bo uważam, że po prostu zasługuje Pan na to, żeby usłyszeć kilka dobrych słów z tego powodu. Powiedział Pan o tym, że najważniejsza jest walka o uświęcenie siebie. I ja się z tym całkowicie zgadzam. Uważam, że najważniejsza jest walka o swoją świętość, nie o cudzą świętość, bo najpierw trzeba napełnić swój własny dzbanek, żeby potem dać komuś szklankę wody. Jeżeli damy komuś szklankę wody i potem następnej osobie, następnej, to może się okazać, że nasz dzbanek jest pusty. I o tym też mówi jedna z lepszych książek duchowych. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję ją Państwu zaprezentować. Na razie się na to nie zanosi, ale chciałbym tego dokonać, żeby tę książkę Państwu przywrócić, bo jest kapitalna. Już tak wiem, to jest Życie wewnętrzne, duszą apostolstwa. Nie pamiętam autora, ale o tę książkę chodzi. Może kiedyś będzie. Od razu odpowiadam, bo i tak wiem, żebyście Państwo pytali w komentarzach o to. Więc tak, walka o swoją świętość. Doszedłem do tego kiedyś, wracając z mediów narodowych, po wywiadzie jechałem samochodem i tak się zastanawiałem, jak można oddziaływać na ten zepsuty świat. Co można takiego zrobić, aby był lepszy? To. Ale to jest wszystko mało. To są za małe rzeczy. Tym się oddziałuje za wolno. A wrogowie mają potężne siły. Potrafią przy pomocy pieniędzy, mediów, przy pomocy dziesiątki różnych innych narzędzi, wpływów i tak dalej, bardzo szybko oddziaływać w sposób destrukcyjny. Co zrobić, żeby oddziaływać podobnie jak oni, albo nawet szybciej? Może to są przewrotne, szalone myśli, ale stwierdziłem, że takie grzebanie się, dreptanie w miejscu, grzebanie się w tym błotku takim, dreptanie w miejscu, czy też używanie środków, które są za słabe, jest niewystarczające. A przecież Pan Bóg nas nie zostawił tutaj z tym wszystkim samych, prawda, że jesteśmy bezradni, że czego byśmy nie użyli, to przegramy. No przecież powiedziane jest, że Kościół katolicki, że na koniec niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny zatriumfuje, że Kościół katolicki przetrwa i że bramy piekielnego nie przemogą. Czyli co widzimy? Zwiastun zwycięstwa. Jeżeli widzimy zwiastun zwycięstwa, no to gdzieś to zwycięstwo musi być odniesione jakimiś środkami, prawda? Jakimi środkami? No jakimiś z nieba w takim razie, skoro Pan Bóg o tym mówi, Matka Boża, w swoim objawieniu, więc mówię, jakie to są te środki? I to jest właśnie świętość. I jaki wpływ ma jeden pojedynczy święty na ludzi wokół siebie, na całe społeczeństwo, naród i tak dalej. Zobaczcie, ilu wielkich świętych potrafiło naprawdę oddziaływać w ogromnym stopniu na sobie współczesnych ludzi, na współczesny świat. Można tutaj mnożyć świętych hiszpańskich, świętych Karmelu, święty Jan od Krzyża, święta Teresa z Avila, chociażby święty Jan Bosko, Salezjanin, tak? Czy chociażby, tych przykładów jest tyle, że nawet ciężko tutaj coś wybrać tak na szybko. Ale, no proszę Państwa, nie wiem, ojciec Pio, no możemy tego mnożyć. Tych świętych jest tak dużo, że każdy może znaleźć kogoś, kto jest mniej, bardziej do niego podobny, z podobnego, powiedzmy, statusu społecznego, czy z podobnym bagażem doświadczeń, z podobną historią z życia, nie wiem, mający rodzeństwo, nie mający rodzeństwa. Czytajcie żywoty świętych. Czytajcie żywoty świętych. W Tedeum też mamy super książkę księdza Skargi, żywoty. I my też z żoną staramy się je czytać. Tam jest taka kopalnia przykładów. Zobaczcie, co można zrobić, żeby zmienić świat. Bądź świętym. Zostań świętym. Ty właśnie. Bądź świętym. Ile osób zmienisz wokół siebie? Może nawet nie będziesz widział tych, których zmieniasz. Może nawet wokół ciebie cała rodzina powie, że jesteś wariatem.
ale mówię o autentycznej świętości, nie o jakichś formach dziwactwa, czy popadania w jakieś egzaltacje, czy jakieś prywatne objawienia, czy coś. Autentycznie bądź świętym. I teraz często jest przecież tak, że prorok w swojej ojczyźnie bywa niewysłuchany, odrzucony. Nie będą widzieć tego w rodzinie, nie zaakceptują tego, ale nie maltretuj innych. Bądź święty. Nie bądź innym katem, że się nad nimi znęcasz, szarpiesz ich, tłumaczysz, jak nie chcą słuchać. Módl się za nich. Pość, dawaj jałmużnę, bądź świętym. Nie wariatem. Bądź szaleńcem Bożym, ale w taki sposób, jaki Chrystus chce tego. Nie w jaki ty sobie to wyobrażasz. To niech nie będzie ludzka koncepcja, tylko koncepcja zgodna z wolą Bożą. Bądź święty. To jest klucz do rozwiązania tego problemu. Jeżeli tylu z nas, chociażby nasi widzowie, 12 tysięcy widzów, jeżeli każdy z was wziąłby te sobie słowa do serca i zacząłby pracować nad sobą, nad swoimi cnotami, walczył z wadami i uświęcał się codziennie ciężką pracą, spełnianiem obowiązków stanu, modlitwą, postem, jałmużną, rozmyślaniem i dziesiątkami innych rzeczy, przede wszystkim z udziałem we mszy świętej, sakramentami, bo msza święta jest źródłem wszystkich łask. Tam masz wszystko potrzebne do spełnienia obowiązków stanu, tego wszystkiego, co Pan przy tym stawia, do niesienia tego krzyża i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jak będziesz z tego korzystał sumiennie, potykał się, wstawał, zbierał swoje serce, z powrotem do siebie podnosił i odważnie szedł naprzód. Stało się, upadłem, idę dalej, idę dalej, idę dalej. Rozumiesz? Wytrwałość, walka, nieustępliwość. Jeżeli wszyscy ci nasi widzowie zostaliby świętymi, to zobaczcie, jakie by to było oddziaływanie na innych. Dobra, urealnijmy to. Niech 10% z nich będzie świętymi. 1200 osób, 1200 świętych. Urealnijmy to. 1%, 120. To jest wciąż dużo. 120 świętych, prawdziwie świętych, ludzi o heroicznych cnotach. Zobaczcie, jakie to byłoby oddziaływanie na świat. 1% naszych widzów. Urealnijmy to. 1/10. To jest ilu? 12. Jak apostołowie. A Pan Jezus posłał apostołów 12 na świat i oni ten świat zmienili. Oni rozesłali Ewangelię, roznieśli Ewangelię, głosili Ewangelię po całym świecie. My też możemy dać z siebie więcej. My też możemy być świętymi. I ja się tutaj podpisuję rękami, nogami i zachęcam do tego wszystkich innych. Bądź świętym. Uświęć siebie. Walcz o swoją świętość. To jest cel twojego życia. Musisz być w niebie. Dalej. Powiedział pan Dawid Mysior, że jego wypowiedź nie ma znamion konkretności. No jeżeli to nie jest konkretne, wyznaczenie konkretnego celu, przypomnienie konkretnych środków, wyrażenie swojego głębokiego przywiązania do rytu, który uświęcił tak wielu świętych w tych wszystkich wiekach, no to co pan jeszcze chciałby powiedzieć, żeby powiedzieć coś konkretnego? Tak, i to mnie trochę wzburzyło, ale okej. Cieszę się, że razem troszczymy się o Kościół. Mam nadzieję, że będzie nas więcej. I że będziemy świętymi. I dziękuję Panu za to nagranie i polecam serdecznie kanał Dawid Mysior TV. Cieszę się, że ktoś taki nagrywa. Mam nadzieję, że nie walnąłem żadnej gafy, że tam w tych materiałach nie ma niczego, pod czym bym się nie mógł podpisać. Ale potraktujcie to w ten sposób, że mówię o tym materiale z 19 lipca i po tym, co jest nagrane do dnia dzisiejszego. Jeżeli tam jest coś takiego, co nie bardzo, no to weźcie tutaj, proszę, mnie usprawiedliwcie jako tego, który mówił w niewiedzy, ale z głębokim przekonaniem, że ten człowiek idzie w dobrym kierunku. Bóg zapłać za obejrzenie tego materiału i cóż mogę wam życzyć? Świętości. Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, powiedział Pan Jezus. Naśladujmy Pana Boga. Starajmy się przyoblec w Chrystusa. Bądźmy święci tak jak On. To jest cel naszego życia, to jest nasza misja. I tego wam i sobie życzę, waszym bliskim, przyjaciołom, wszystkim naszym widzom, mojej żonie również przy mnie, no ona dopiero to ma krzyż. Wiele sił, kochanie, wytrwałość w niesieniu tego ciężkiego krzyża. Niech Matka Boża otacza was płaszczem swojej opieki. Z Panem Bogiem.